Trzeba przede wszystkim najpierw pokazać ludziom, że jest w ogóle taki problem. Przede wszystkim właśnie współpracować właśnie tak jak tutaj z tymi wszystkimi projektami. Najpierw zacząć od siebie, później zmieniać innych. Ale mamy zamiar wyjść do ludzi po prostu, żeby mówić o tym, pokazać im, na czym polega tamowanie nawiści. Należy przede wszystkim, wydaje mi się, że należy zwracać uwagę osobom, które szykanują kogoś innego. Żeby walczyć, trzeba też uświadamiać ludzi, wtedy możemy osiągnąć jakiś cel. Myślę, że trzeba uświadamiać ludzi, zwłaszcza młodych, i prowadzić kampanię, żeby im pokazać, że jest taki problem. Zamazywanie obraźliwych słów na murach, kamienicach. Tyle wystarczy.